Agustina Eguroli, wcale się nie dziwię, że im z tobą było trudno się rozstać. Też bym chciał być na jakimś miejscu przez te kilka minut. No dobrze. Jak było, fajnie? Tak. No to dobrze. To teraz sprawdźmy, co na ten temat sądzi Edyta. Bardzo proszę o opinię. Kasiu, masz tyle samo talentu, co urody. Naprawdę możesz dziękować Stwórcy. Ale brakuje mi jednej rzeczy w tobie i to jest kolejny występ, który to pokazuje. Mianowicie... przebija przez twoje wystąpienia chłód i dystans. I jakkolwiek rozumiem, czasem są takie piosenki, gdzie trzeba przyjąć taką pozę kobiety bardzo sensualnej lub bardzo mocno erotycznej. I ja to rozumiem i ten dystans jakby rozumiem. Natomiast jest pewna cienka granica między tym, że ktoś chce stanąć obok ciebie, tak jak widz, albo nie chce stanąć obok ciebie. I tak naprawdę piękny show, piękne przedstawienie, ale gdyby zabrać tancerzy wspaniałych zresztą, dziękujemy za piękne choreografie. To ty sama nie skupiłabyś mojej uwagi. Nie miałam okazji pokazać. Może. Nie wiem, o co chodzi, bo generalnie, tak jak powiedziałam na początku, nie brakuje ci ani urody, ani talentu. I za każdym razem, kiedy śpiewasz, jest to piękne, ale jednocześnie jest to dla mnie za chłodne. Poprzez proscenium przenikają takie energie, więc nie wiem, na czym to polega, ale mam pewien dystans od ciebie i... coś mi się tutaj nie zgadza. Nie sprawdzę, bo mi było gorąco. Okej, dziękuję. Wprawdzie prawie dostałem po łapach, ale okej. Proszę bardzo, Maria, twoja opinia. To mi się zdaje, że Kasia właśnie ma w sobie ogień i my to widzimy od samego początku, że to jest wielki ogień. Kaśka ma odwagę śpiewać same szybkie numery i śpiewać same szybkie numery w takich tempach, w Polsce, które nie są bardzo popularne, to nie są numery rockowe, to są takie bujające się numery z pogranicza muzyki klubowej i trzyma się tego cały czas, a żeby to w ogóle móc zaśpiewać, trzeba mieć w sobie wielki ogień, a Kaśka na 100% go ma i myślę, że dzisiaj też to było.